Cześć widzowie, ogólnie miał być to nieplanowany film, ale się okazało, że tata złapał właśnie życiówkę Amura 11 kilo. W końcu wyczekał swoją rybę. No, my jesteśmy już rozłożeni, jesteśmy na łowisku Rogów Legnicki. Jutro wracamy, bo przyjechaliśmy tylko na jedną noc, jesteśmy tu pierwszy raz. I co? Ja jestem na stanowisku numer 17, tata jest na stanowisku numer 16, koledzy będą na numer 15, na numer 14. No, i powiem wam, że Amur wziął jak mały jesiod. Naprawdę. Jak się wynurzył, myśleliśmy, że to mały jesiod. Ale się okazało, że Amur. 11 kilo. Niesamowite. On został ogólnie złapany na kulkę o smaku wiśnia od Wrocławii Bates, pop-up i kulka tonąca. Jak będziecie mogli zauważyć, za niedługo będzie na moim Instagramie prawdopodobnie zdjęcie. Tylko jak już pewnie upublikuję ten film, to już ona będzie strzedziało z jeden dzień. No i no. I tyle z przywitania. Zobaczymy, czy będzie więcej ryb. Teraz właśnie mamy proces wypuszczania ryby. Ale pięknie, no to torpeda normalnie, co nie? 11 kilo na suchej macie był ważony. Niech się trochę ten... Niech się teraz trochę odsapnie. Piękna ryba, gratuluję. W końcu zapałeś wymarzoną rybę. Napompuj go właśnie, no. Ale już, on już płynie, spokojnie. Popłynął. Popłyń po większego, może i dla mnie. Gratuluję. Dobra widzowie, właśnie teraz trwa proces wyciągania właśnie mojej ryby, którą przed chwilą złapałem. Piękna rolka. Ho, synek. Patrz, jaka piękna beczułka. Ło, to jest dycha jak nic. Nie, myślę, że taki szóstak. Szóstak. Co ty? Szóstak, właśnie ósemka myślę bardziej, wiesz? Nie, ale kluska. Wypił się sam. Dobra, mam pijaną, zapuść. Na boczek go. Ale ma ładny pysk. Zdrowy bardzo. Czekaj, żeby tu nikt nie nadepnął, żeby nie połamać kija od tego, wiesz? Dobra. Ale ładny ty. Dobra, Loku, przytrzymaj mi to. I teraz pokażę tutaj szybko moją prezentację wtedy. Z mojej perspektywy. Okej. O kurwa. Czekaj, synku, ja bym go wyjął na tym porze. Wyjmij go, no. Z podbieraka? Wyjmij go, no. Śmiało. Ale jest bardzo waleczny. Zdrowa ryba. Niesamowicie zdrowa wody. Ryba. No. Tam są takie szare wiaderka, nalejcie wody do niego. No dokładnie. Dobra, śmiało, wyciągnę go. I odkażać przyjęcie i wagę. Wagę i odkażacz. Ja nie wiem gdzie jest. Dobra, zaraz to zrobimy. Spokojnie. Dobra, czekaj. Spokojnie, mały. No i go polejemy, co? Tak, tu już jest ten. Ale ładnie się wypienił. Spokojnie. Widziałem, żeby nie przewodzić. 8 godzin wodę. Wędka. 8 godzin. Dobra, idę po wagę. No dawaj, podnieś go. Weź go tam nagrywaj, bo zdjęcie zrobię. Cały mokry. Już mam mokrą bluzę całą. Nie daję. Tryknij mu loszku tam parę. No. Kurde, jak on się rzuca, jestem cały mokry. Masz? Dobra. Jestem cały mokry, dobra, waż go. Jezu, mam całą mokrą bluzę. Będę musiał ubrać. Jest grubo, panowie. Będziesz musiał jeszcze raz zrobić, bo masz latarkę, wiesz? Na czole. Musisz ją obrócić i odbijać światło. Dobra, myślę, że mokra ma taki 1,5 kilo. 9 kilo. No, no to 9,5. No. Pół kilo powiedzmy. Nie, 9 kilo. 9, no. 9 kilo będzie. Zrobię. Nie, no to ta sama życiówka. To samo. Ta sama wielkość, co ma całowica. Dawaj, Aleks, bierz go. Zgaś lampkę. A tu ona się poświeci i będzie idealnie.
No patrz, on musi mi teraz bić w stacjanie. Dobra, ale spokojnie, żebyś tam nie klęczał. Dawaj. Czekaj. No podnieś go, złap go, już i tak jesteś mokry. Patrzcie tu na nas. No patrz, jaki on jest. Dobra, Lok, weź on moim jest, telefonem. On jest uporczywy, co nie? Ja mu go podam. Oblej go, co nie? Może nie męczy go. O tak. Patrzcie. Dobra, jest, ok. Nie, jeszcze. O. Dobra. Aleks na mnie. Nie, to jest szał na ryba. Dawaj, weź go za porządnie, pod płetwy. No właśnie, pod płetwę mam go złapanego. Tylko on jest taki, no dziwny, co nie? Tylko jak go właśnie człowiek bierze, to on właśnie jest taki agresywny, no zobacz. No, nie rzucaj się. No dawaj, ale bo trzeba go wypuścić, kurwa. No nie rzucaj się, człowiek, rybo. Patrzcie na mnie. Na mnie. Dobra. Siedź, dobra. Dobra, mamy już go. Nie dawaj. Ty, ale beczka jak chuj. No. Wyjebany, no piękny jest. No, piękny chuj, nie? Trzymaj sobie. Dzięki. Właśnie następuje proces wypuszczania tej oto ryby. Karpia 9 kilo. Mojego. Ryba została złapana na kulkę Sissy Moore 18 mm. Life system. No. I teraz niech sobie płynie. Życiówka pobita o 200 gram. Ale piękny był, no. Piękna rybka. Piękna rolka. Cały jestem mokry. Muszę się przebierać. Dobra, dobra widzowie, pora jest na zakończenie naszej wyprawy. W nocy się dużo działo. Kolega wyciągnął 7 ryb, z tego największy był karp 9300. Tata wyciągnął 4, nie? Dwa amurki. Dwa amurki my, jednego karpia ty i ja jednego karpia. No. Więc dwa karpie u nas. Wypadł udany, jak nigdy. Jak nigdy, sezon został przez nas zrobiony. Dokładnie. Cieszymy się z tego i planujemy prawdopodobnie tutaj powrót na to łowisko. Może i na przyszły rok. Na dłuższą wyprawę. To jest. No. Ja wam dziękuję za to, że byliście tutaj. Zostawcie suba i łapkę w górę, żeby nie przegapić więcej takich wypraw.